W dzisiejszym czytaniu znajdujemy obietnicę przyjścia sprawiedliwego. W narodzie wybranym panowało przekonanie, że Mesjasz będzie potomkiem Dawida. Było to bezpośrednio związane z tym, iż to właśnie królowi Dawidowi jako pierwszemu Bóg zapowiedział wybawcę. W ostatnich swych słowach król zaznacza, w czyim imieniu mówi: wyrocznia Pana, wyrocznia Dawida, syna Jessego, wyrocznia człowieka wyniesionego wysoko, pomazańca Bożego Jakuba. Wielokrotnie w historii narodu wybranego widzimy, jak Bóg zapowiada, co chce uczynić i za każdym razem dotrzymuje swojego słowa. On wypełnia wszystkie swoje obietnice. Czasami ludowi zdawało się, że Bóg o nich zapomniał, że czas już minął, że nie ma już sprzyjających warunków. To jednak okazywało się, że zadziałał on w odpowiednim czasie i wybrał najlepsze z możliwych okoliczności. Być może i nam nasuwać się czasami myśl, że Bóg opóźnia się ze swoim działaniem. Jednak pamiętajmy, że Bóg czyni wszystko we właściwym czasie. Nie tylko na kartach Starego Testamentu widzimy wierność Boga. Również i dzisiaj Bóg nieustannie chce nam ukazywać, jak bardzo mocno nas kocha, jak wypełnił do końca swoją obietnicę, obietnicę odkupienia i zbawienia każdego człowieka. Bo przecież Chrystus przyszedł, aby zbawić swój lud od jego grzechów i dać mu życie w obfitości. Przybył, umarł za wszystkich i dał pokój z Bogiem tym, którzy uwierzyli w imię Jego. Pan Bóg Izraela jest Bogiem cudów. Jego chwała wypełnia całą ziemię. Jezus jest jedyną światłością i naszą nadzieją. On jest naszym prawdziwym zbawieniem. Innego nie musimy już szukać. Czy my, ludzie XXI wieku, oczekujemy spełnienia się obietnicy danej od Pana? Józef przyjął Maryję i jej dziecko do swojego domu. Dlaczego tak postąpił? Przecież to nie było jego dziecko. Posłuchał głosu anioła. Posłuchał głosu, który mu podpowiadał. Posłuchał Boga, który wybrał go na ziemskiego ojca i opiekuna swego syna. Bóg wiedział, że będzie on słuchał głosu Boga, że będzie słuchał głosu Pana, że będzie posłuszny Duchowi Świętemu. Może i to wskazówka dla nas, ludzi współczesnych, że może więcej trzeba nam słuchać głosu Boga. Niech ten talent nieustannie w nas się rozwija. Słuchanie głosu Boga jest początkiem niezwykłej drogi z Nim.